Witam Was wszystkich. Piotr Zatchener, Gaz Polska, ekspert LPG. Dzisiaj pytanie o reduktory. Co robimy? Czy wymieniamy, czy naprawiamy? Jakie są objawy uszkodzenia reduktora? Może zacznijmy od uszkodzeń reduktora, które można ewentualnie zweryfikować według własnego uznania, według własnego doświadczenia. Tutaj mówimy o klientach, którzy jeżdżą samochodami. I ewentualnie jak później to zweryfikować u nas. Podstawowym rzeczą uszkodzonego reduktora jest to, że w momencie, kiedy mamy samochód rano po zgaszeniu na gazie, ten samochód ciężko odpala. W większości jest to uszkodzenie membrany, która przepuszcza gaz przez membranę wyrównującą podciśnieniową bezpośrednio do kolektora sącego. Powoduje to zalanie układu, zalanie, czyli dostanie się do kolektora sącego małej ilości gazu i pierwsze uruchomienie zawsze jest, powiedzmy, że jakieś opóźnieniem jedno-dwusekundowym. To jest jakaś jedna z objawów. Drugi objaw no to oczywiście jest spadek ciśnienia. Państwo tego nie zobaczą, bo to trzeba zapiąć komputer i sprawdzić na wykresie ciśnienia, czy przy dodaniu maksymalnym gazu, czy tam przy mocnym przyspieszeniu będzie duży spadek ciśnienia. Tutaj kwestia jest, albo będą to filtry brudne, jeżeli filtry są czyste, no to w tym momencie mamy winowajcę jako reduktor i to są przesłanki do tego, żeby ten reduktor wymienić lub zregenerować. I tutaj właśnie powiem, jak wygląda sprawa wymiany czy regeneracji. Niektóre modele można zregenerować, są producenci, produkują zestawy naprawcze. W tych zestawach naprawczych mamy membrany, mamy zaworki, mamy zestawy sprężyn, które też się wymienia w niektórych przypadkach i wszystkie oczywiście uszczelki związane z systemami, które są zamontowane w tych reduktorach. Takie firmy, które takie zestawy produkują, no w większości są te firmy, mówimy tu o Prince, o BRC, o Langirenzo, o firmie AC, o firmie KME. Jak to wygląda od strony praktycznej? Oczywiście my takie rzeczy wykonujemy. Na takie usługi gwarancje są troszeczkę ograniczone z racji tego, że no jest element regenerowany i nie możemy udzielić pełnej dwuletniej okresu gwarancyjnego na taką naprawę. My zalecamy w większości przypadków, jeżeli oczywiście jest możliwość wymiany tego reduktora, jeżeli klient tutaj ma finanse przygotowane na to, żeby go zmienić, gdyż jest to najbardziej opłacalny i najmniej awaryjny sposób naprawy tej usterki. Oczywiście robimy regenerację. W większości jest to około 40-50% taniej niż nowy reduktor. Natomiast, no tak jak mówię, nie wszystkie reduktory da się, gdyż niektóre modele mają też tendencję do korozji w środku, czyli płyn chłodniczy, który je podgrzewa w momencie rozprężania się gazu, powoduje, że uszkadza te same wnętrza tych reduktorów i później nie ma możliwości ich regeneracji. Także no, to jest, jak to my mówimy, na dwoje babka wróżyła. Czasami uda się zregenerować taki reduktor, czasami nie. I dlatego podjęcie takiej decyzji w większości no, tutaj uzależniamy od klienta, czy chciałby naprawdę zrobić tą regenerację, ale my zalecamy w większości wymianę na nowy, gdyż wtedy udzielamy dwuletniej gwarancji, klient ma pewność, jeździ sobie bez żadnego problemu i kolejne dwa lata lub dziesiątki tysięcy kilometrów, bo takie reduktory w granicach około 100 tysięcy, między 100 a 200 tysięcy potrafią spokojnie wytrzymać, może klient jeździć i cieszyć się jazdą na tańszym paliwie. Dziękuję bardzo.